Tak. Dziewiąty dzień lutego. Teraz pojadę z drugiej strony.
Tak, fajnie się jeździ dzisiaj. No tak, w granicach plus 4 stopni jest, ale bynajmniej nie widać tej odwilży, tego tajania. Stok przygotowany bardzo dobrze. Troszkę lodu, ale nieznacznie, nie to co kiedyś było. Także jak najbardziej fajnie się jeździ. No i cóż, no. Szkoda tylko, że trochę ceny karnetów wzrosły, bo jeśli chodzi o karnet na 4 godziny, no to z 50 zł wzrosło aż do 65, czyli to jest 15 zł więcej, sporo. Ale czemu się to tak stało? No temu, że pewnie to jest takie moje domysły, że tutaj na palenicy kupili nowy ratrak. I faktycznie to widać, bo jakość tego stoku, przygotowanie tego stoku jest znacznie lepsze niż było kiedyś. Jest postęp. No proszę, jest połączenie rowera z nartami. Warunki mimo tych dodatnich temperatur są dobre, bardzo dobre nawet bym powiedział. Dzisiaj jeżdżymy 4 godziny. Ja. Czantoria. Tydzień temu super inwersja była. Ja. Fajnie się jeździ dzisiaj. Taka jazda na narty to jest dobre odstresować się po tygodniu w robocie i nie tylko. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ma się do czynienia z czymś nagłym w ostatnim czasie. Tutaj też wielki słowa podziękowań w stronę strażaków z OSP Ligota, którzy no, gasili ten pożar, który sam był u nas, ale cóż, no. Skończyła się na strach. Thank you.
Thank you.